Pixar w pudełku. Cześć, jestem Fran, grafik techniczny w Pixarze. Stoję w holu jednego z ładniejszych budynków wytwórni. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, tworząc ujęcia, musimy zebrać elementy środowiska, w którym toczy się akcja. Gdybym miała zrobić takie środowisko, zaczęłabym od dużych form, na przykład ścian i podłogi. Później rozmieściłabym elementy charakterystyczne, na przykład olbrzymi kominek. Przeszłabym następnie do elementów średniej wielkości. Wybrałabym i rozstawiła kanapy, stoły i fotele. W końcu doszłabym do szczegółów, na przykład magazynów na stole i kłód w kominku. Te rzeczy trzeba rozmieścić przy użyciu operacji przesunięcia, nadać im wielkość za pomocą skalowania i zorientować je poprzez obrót. To są przykłady podstawowych przekształceń geometrycznych. Przez resztę tej lekcji przyjrzymy się im uważniej. Przekształceniami kontrolujemy sytuację w wirtualnej przestrzeni trójwymiarowej. Każdy punkt ma trzy współrzędne – x, y i z. W tej lekcji trochę to uprościmy i zajmiemy się planowaniem podłóg w 2D, jakbyśmy patrzyli z góry. Wystarczą więc dwie współrzędne – x i y. Współrzędna x mówi o przesunięciu punktu w prawo, a współrzędna y w górę. Ten punkt ma współrzędną x równą 3 i y równą 5. Zanim zrobimy własne ujęcie z Toy Story, przypomnijmy sobie w ćwiczeniu, jak zaznaczać punkty w 2D.